Siema arcyświry, siema kolego. Witam was serdecznie z naszego toru na hali w Łodzi. Pytasz się, jakie opony polecam? Już ci pokazuję. Ale zanim pokażę ci te opony, to powiem, że na różnych jeździłem, ale pokażę ci te, na których najwięcej osób jeździ u nas w Polsce. Na wykładzinie, na dywanie, właśnie na takiej nawierzchni. Jakbyście nie wiedzieli, to jest specjalna wykładzina. To nie jest taka wykładzina, którą kupuje się w Komforcie czy gdzieś, ale specjalna. Nie wiem, czy nie podrożała. Trzy firmy na świecie ją robiły. Teraz kiedyś kosztowała około 100 zł za metr kwadratowy. No dobra, pierdół, chodź, idziemy, pokażę ci te opony. Mam nówki, folii. Mój drogi, u nas w Polsce przeważnie wszyscy, większość jeździ na Schumacherach, tak? Tu są Schumachery na tył, takie widzisz z pinami. To są kaktusy, tak. Na przód do 2WD są takie, tu taki, nie wiem czy to widzisz taki bieżnik. Tu też jest ten sam bieżnik, ale już zryty co nieco. To są Schumachery, Stagery. I posłuchaj, jakbyś 4WD jeździł, to też Schumachery, przeważnie to jest taki bieżnik. To już też jest zryty trochę bieżnik, zapomniałem jak one się nazywają. Ale mówię, no to są najczęściej używane u nas opony, w Polsce przynajmniej. Ja też jeździłem na jakichś innych oponach, na Proline'ach, na J Conceptach, przy Bagusach, ale nie będę ci mieszał głowy, bo nawet na Chińczykach, zobacz, widzisz, nawet na Chińczykach, o, z AliExpress, takie na glinę, one są zarąbiste do upalania, jak z przodu są łyse opony, dobra. Także pokazałem ci i wam, jakie najczęściej u nas w Polsce opony na glinie się używa. Jeżdżąc po takich super torach jak ten u nas nawet w Łodzi. Także mam nadzieję, że trochę wam i tobie pomogłem. Miłego dnia, wieczoru, czy tam dużo zdrowia, uśmiechu. Sayonara, moje drogie robaczki!